Przygotowanie do złożenia ślubów wieczystych w naszym zakonie trwa ładnych kilka lat, więc na pewno ciężko będzie się pomylić. Jest pierwszy taki rok przygotowania prepostulat, kiedy kandydat ma jakiś kontakt z nami, z braćmi z powołaniówki. Potem jest postulat, potem jest nowicjat, potem jest 5 albo 6 lat w seminarium, potem oczywiście można to jeszcze o rok przedłużyć, więc to jest około 9-10 lat na przygotowanie, na rozeznanie, zanim złoży się śluby wieczyste. Plus jest jeszcze taki, że sami nie musimy tej decyzji podejmować, ale towarzyszą nam formatorzy, towarzyszą wychowawcy, ojcowie duchowni, którzy również pomagają, podpowiadają, a czasami też i weryfikują nasze powołania. Więc myślę sobie, jeśli ktoś dobrze rozeznaje, jest też szczery z wychowawcami czy z kierownikiem duchowym, raczej się nie pomyli co do swojego powołania. Czy potem można je stracić? Oczywiście, że można stracić, można zaniedbać, można swoje życie zupełnie źle i inaczej prowadzić, ale na pewno Pan Bóg jest tym zawsze, który będzie pomagał i będzie zapraszał do tego, żebyśmy do swojej pierwotnej, pierwszej miłości wrócili i to życie przeżywali przede wszystkim w radości i w szczęściu i zaufaniu Jemu.